Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andrzej, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku z naszego Don't Starve Together. Jest Marciocha ze mną. Jestem, dzień dobry, cześć. Jestem również ja. Czekaj, czy my możemy... Aha, my to mięcho w ogóle możemy ugotować, tylko wiesz co? Ja pamiętam, że można było kiedyś je suszyć. Była taka suszarka, gdzie to było? Tu. No to, ale to liny potrzebujemy, nie? Ja mam jedną linę. Zdobyłem jedną linę. Ale nie mamy węgla drzewnego. A węgiel drzewny, jak podpalimy drzewo, to się zrobi węgiel drzewny, pamiętam, takie rzeczy były. I moglibyśmy to zrobić. No, pochodnie mogę zrobić. Ja już mam. To wiesz co, pójdziemy w dzień tam. Ej, to weź ty linę, patrz, masz, bo tobie się stakuje ona, no. Nie? No, bo ja nie mam miejsca, o, git. Czekaj, tylko dodam paliwo, dodam kubsko. A, bo to jest noc. Tak, tu jest noc. Chciałam iść. Poczekaj, mamy marchewkę ugotowaną, raz, dwa, ja się muszę najeść, sanity mi w ogóle znowu spada. Mi też, no. Ale nie wiem, czekaj, co mi ta krzczasty kapelusz, czy ja go chcę na łbie? Ja mam twój wianek jak ktoś. Poczekaj, a weź ja go oddam tutaj. Pokaż mi mój wianuszek. Proszę cię bardzo, poczekaj, gdzie on jest tu. Widzisz, nie będzie ci chociaż zajmowało miejsca. No i tak mi spada sanity. No ale to chyba w nocy tak się dzieje. Nie wiem, może, no. Dobra, ugotujemy te jagody. Ja wziąłem te pułapki na króliki. Pułapki... Aha, tak, dobra, ja mam pułapki na ptaki. No, obłowiliśmy się co prawda troszkę, ale czy my umiemy z tego skorzystać? Oczywiście, że nie. To jest już inna para kaloszy. Słuchaj, mam jakąś bird trap blue... A, mam blue... Naucz się. O, nauczyłem się wykonać pułapki same z ptaków jakby. Dobra. A jak? Bo to miałem blueprinta, wiesz? Miałem instrukcję obsługi. Dobra, chodź tędy. Pójdziemy zrobić ten węgiel drzewny. No, a te... Ale to pochodnią podpalimy, czy zapalniczką? Czekaj. A jest zapalniczka? No nie, dobra, torczem może. Okej, to ja zrobię, dobra. No ja mam torcz. Zrobiłam przecież. Ale to umiesz to się tak podpala po prostu? Nie wiem, zobaczymy. Tylko wiesz co, a może nie koło tego wrednego drzewa, bo tu gdzieś to wredne drzewo, bo pamiętasz takie ten... No. Dobra, no to spróbuj. Dobra, próbujemy, poczekaj, gdzie tu mam torcza, tu? Jest, zapal. O kurde, ale wiesz jak to się tutaj Marciocha... Jezu, wiesz jak to się zjara? Maciek, my spaliliśmy las. Tak. Jezu, Maciek! Ale czekaj, dostaniemy węgiel drzewny z tego. Tak mi się kojarzy, tak się robiło, ale wiesz. Maciek, ale zrobiliśmy. Ale heca, co tu się dzieje? Ale może nie będzie aż tyle... Ej, a myślisz, że to będzie wszystko zapłonie? No zobacz, tam kolejno. Patrz! Ej, czekaj, tu jest jakiś popiół. A to tylko popiół! Nie, ale wydaje mi się, że z drzew zostanie jak... Maciek, ja jestem podpalaczem! Co się dzieje, Maciek? Ej, ale nie, to... Chyba nie spali się wszystko, co? O, i weź, i to jest węgiel drzewny, właśnie tak. No. Maciek, zobacz, co ja narobiłam. Ja pierdziu. Maciek, to idzie dalej. Ale to spali się wszystko? O kurde, a! Weź ten węgiel stąd, o! Maciek, weź ten tutaj, o, bo ja nie mam. Ale ja nie mogę go... Maciek za... Jezus! Ej, bo mi się robi gorąco, wyjdź, chodź. No, mi też. Jezu. Ja pierdziu, a to będzie się wszystko jarało tak długo? Myślisz? Maciek, odwaliliśmy. Niezły szajs. No. Ej, ale ten las jest naprawdę gigantyczny, Marta. Myślisz, że będzie całe płoną? Dobra, ale mamy mamy tą sadzonkę, mamy węgiel drzewny. Ja łaczek, bo mi gorąco się robi. Maciek, on się cały pali. Maciek, nie, to naprawdę idzie dalej. Naprawdę? No zobacz, on tu już jest przy tym trupie, co my byliśmy. Ale pojechaliśmy. Ty, mieliśmy tyle drzew i my to wszystko spaliliśmy? No nie gadaj! Jezu. Ej, tu by trzeba było w zimie mieszkać teraz. Nie, my jesteśmy udani. No dobra, to... Czekaj, gdzie tu są te? Tu jest szyszka. O, ja posadzę nowe drzewo. Patrz. Jak się sadzi? No. Zasadź. Prawy przycisk myszy. O. No to lepiej zasać, no. Trochę posadzimy, trochę szyszek będzie. To się nowe pozbiera, no. Zrobimy nowy las. Ja, Maciek, tu idzie dalej. Naprawdę? Tak. Ej, a nie można go jakoś zgasić? Marciocha. Ale zrobiliśmy. Kazałeś mi drzewo w środku lasu. A tu już po lesie. Ała, czekaj, bo się podpalam też. Ej, nie można tego jakoś ugasić teraz, tego pożaru? Ale trzeba by było drzewo powycinać, Marciocha, szybko, żeby się dalej nie zajmowały, wiesz? Ja cię kręcę, ale zrobiliśmy ambę. Ja pierdziu. Nie, no może ja nie będzie tak, co? Szyszki bym pozbierała i wtedy szyszki bym wzięła i posadziła, wiesz. Jako nowe, no. Mhm. Bo jest lipa, jak nie wiem co, Maciek. Spaliliśmy cały swój dobytek, cały swój las. Nie. Przestań. No tak, to idzie dalej, Maciek. No wiem, widzę. Mam jakąś... To idzie do ciebie. O Jezu, nietoperze mnie zaatakowały! O, idziemy do lasu, chodźcie. Chodźcie, cwaniaki. Czekaj, ona będzie naparzać ich, o. Zobacz, już. A ja tutaj wsiągnę ich w płomienie. Marciocha, tu się pali wszystko! No mówię, że tu idzie dalej, ale, patrz, ale tutaj się chyba ogarnie, bo tu jest ścieżka, to się już dalej nie zajmie chyba tu. Nie, Maciek, pójdzie to chyba, wiesz? Chociaż... Czekaj, bo Batman goni. Cały czas? Mhm. Kurde, ale zrobiliśmy. Dobra, chyba się... Nie, no dalej mnie goni. No co za ćwok! Marciocha, zbieraj berisy, bo tu są berisy. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, już jakiegoś jeziorka, a ten dalej mnie goni. No mam dość. Ej, Maciek, ale to tylko ta część lasu spłonie cała. Myślisz, że tylko ta? No, bo nie, bo stoję na ścieżce. I to nie idzie dalej, wiesz? Jezus. Widzisz? O. Czekaj, abinie go. O. No. Ale ta ścieżka, Marta, ale ten las jest do góry jeszcze wyżej. No to tylko ta część lasu mi się spali, mówię. To chodź, bieraj tutaj berisy. Macie galet. To idzie do nas, wiesz o tym? Ja pierdziule, no weź. Ale żeśmy odwalili. Chcieliśmy mieć węgiel drzewny. Wiecie, ja nie mam miejsca na takie rzeczy. No ja zbieram. Ja uratujmy mogę to. Zrobić już... nie mogę, bo nie mam liny, ale ty możesz. A masz 3 liny, czy ile masz liny? 2. No to nie zrobimy. Nawet jakbyśmy chcieli. Ej, ale myślisz, że to będzie dalej płonęło? O, tu jest jakaś przerwa, może tu się uspokoi, płonie, co? Ja słyszę, że płonie. A weź, powycinajmy tutaj te drzewka, to może dalej nie pójdzie już, co? Właśnie kto idzie. Ja, ale wiesz co, będziemy teraz w ciemności. Jezu, dupa mi się smaży. Ej, jest ciemność. Chodź tu, bo musimy być, żeby było ciemno. W sensie, żeby... Ja? Nie, w ogóle my... Ty, to jest niemożliwe! Maciek, co myśmy zrobili najlepszego? Nie wiem. Pół lasu żeśmy wycięli. Ale pozbieramy szyszki i posadzimy nowe. No przynajmniej nas nie atakuje ciemność. O, tu Jezu, czemu się pali? No ciemność nas nie atakuje, ale... Ale patrz, dobra, jak to wszystko się spali, to my tu posadzimy nowe drzewa. Maciek, i tu zamieszkamy. No to chodź, do góry. Jezu. Słyszysz? I tutaj zamieszkamy, Maciek. Marciocha, tu chodź. No tak, no spaliliśmy, no to zamieszkamy. No tylko trzeba wykarczować to wszystko. O, i już, dobra. Ale żeśmy odwalili lipę, a to się dalej... Maciek, to się dalej jara. No ja wiem. Może tu nie pójdzie. Przesuwam to. Czekaj, ja te wytnę tu. Mi się siekiera kończy w ogóle, czekaj, Jezu. No to już nie powinno iść dalej. Módlmy się o to. No to już nie, no bo co? Aha, tu jakiś jeszcze ten... No ale bez jajec. Ty, Marta, to dalej... To hit jest. Ale żeśmy pożar odpieprzyli. Ja odpieprzyłam. Ty mi kazałeś, ja wykonałam. Czekaj, tutaj, chodź tutaj do mnie. O, no. Tu powycinaj ze mną te. Te dwa. Ten... No tu już, Jezu, płonie wszystko, trzeba to zahamować jakoś. Płonie ognisko w lesie. Ale najgorsze jest to, że te małe konarki też się podpalają, my nie mamy łopaty, żeby je wydobyć. Trzeba szyszki zbierać. Żeby one, no właśnie, one się zajarają i my ja potem nic nie posadzimy. Ja cię kręcę. A cię jaja jak nie wiem co. No, tylko my tak potrafimy. I teraz cały odcinek będzie, żeby się ogień nie rozprzestrzeniał. To jest ratowanie teraz. Marciocha, tu chodź, chodź, o. Odwalili imbę i teraz będą ratować. Ale myślę, że tutaj dotąd dojdzie i koniec już nie pójdzie dalej, zobacz, bo widzisz, tu już nie ma co dalej potem iść. A bo ja nie mam siekierki. Ty, ja nie mam krzemieniu, masz krzemień? Mam. A jeden. Masz, dam ci, ale tylko nie masz miejsca chyba. O! Już koniec? Jezu, spłonęło Maciek pół nie, lasu, tu jeszcze Marta, tu chodź! Szybko! Ale można ugasić, Maciek. Jak ugasić można? No, ale nie to, jak się zaczyna ten dymić, to klikasz i ugaś. O, widzisz? O. Ugasiłem, dobra. No. Boże, my nie wiedzieliśmy, ale my jesteśmy tumany! To trzeba teraz patrzeć dzisiaj ten... Dobra, ugasiłem. Okej, Marta, mamy. To teraz chodź i zobaczymy, ile spłonęło. Maciek. Czekaj, biorę szyszkę. Idziesz? No trochę, no ja już jestem tu blisko. Przecież. Ale wiesz co, jak to wszystko pościnamy te drzewa, to one będą miały te węgle. Dałeś mi ten krzemień? Nie dałeś mi. Nie dałem ci, czekaj. Masz. No. Gdzie? No czekaj, bo próbuję. Nie masz miejsca no chyba w ekwipunku. No to... Wyrzuć coś. O. Zrób sobie i oddaj. O ty! No ja zbieram! Ale żeśmy oddupili rzecz, nie? Ja nie wiem jak ja... Nie. I co, i to wszystko jest martwe tu? Czy... O! To teraz... Tak! Teraz pada jak się pula. Tak. Czekaj, parasolkę trzeba zrobić. Jak się robi parasolkę? A po co parasol nam? No bo będziemy mokrzy zaraz i będą narzekać, że jesteśmy mokrzy. Gdzie to było? Pisać nas. Kwiaty trzeba. A gdzie to? Tu? Słoneczku. 6 kwiatków. Masz jakieś kwiatki? To zbieramy. Nie, wywaliłam. No to chodź pozbieramy, bo za chwilę będzie, że jesteśmy mokrzy, przemoczeni, bla 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 bla. Maciek, ja nie wiem, czy jest tu co zbierać z kwiatów. Ale patrz, tutaj się coś uchowało, te drzewa jakieś. To jakoś tak dziwnie poszło, nie? O, tu są kwiatki jakieś. A to jest motyl, przepraszam. Od środka żeśmy palili. No, nie no, ale żeśmy odwalili lipę, Maciek. Jazda, no, ja jak nie wiem co. Nie, tego też nie spodziewałem. Myślę, że widzowie też się tego nie spodziewali. Ja cię kręcę. No ja też się tego nie spodziewałam. A dalej nie mamy złota, dalej nie mamy krzemieniu. Krzemienia. Nie krzemienia, złota i tego. Czego? Tych skałek z tym złotem, żeby to zbudować. Pieczono skrzydło. A w ogóle mam 8 szyszek, wiesz, żeby posadzić. Super, Maciek. A spłynęło 500. Tak tylko powiem. Ja. Co myśmy zrobili? Ej, ale czekaj, bo my nie mamy kwiatków, a Marciocha będziemy przemoczeni i za chwilę będzie wszystko mokre w ekwipunku też. Tu na tym polu nie będzie żadnych kwiatków, oczywiście, że nie, bo po co? Maciek, zaraz w nodzie, my zaraz umrzemy i tyle. Nie, ej, nie. Podnieś gnój, podniosłam. A ty nie masz żadnych kwiatków, nic? No nie mam. Ej, bo tym kupą... Ej, ale możemy kapelusz zrobić z trawy. O. A to działa? Masz trawę? Mam. No to zrób sobie kapelusz. A gdzie to jest? W tym takim, w parasolce i tam masz kapelusik jako pierwszy. A nie mam jednej trawy. Masz. Daj mi. Dzięki. A, przestał padać. Nie, no nie wierzę. No to nie dobra. Mogę. No. Ale teraz to jest hit. Zaczęło padać jak się pali, jak przestało się palić, nie? No. Mamy dużo węgla drzewnego. O Jezu, nie wal tego, tylko... Pytanie, czy te drzewa same się ogarną i zapadną, czy my musimy je ścinać? To jest... Nie wiem. Co się dowiemy? Piszcie nam w komentarzach. Tak, właśnie. Właśnie tak. Czekaj, usmażę to mięso z potwora, bo... zaczęło gnić. Tak, dlatego zaczęłam mięso z potwora smażyć. A ja też mam, to też sobie usmażę. No, tylko że to sanity trochę zabiera. A z nietoperza pokaż. Ale się... Ej, ale... Łe, bije mnie to. Ja ją nakarmię, bo przecież... O! Trochę miejsca mi się zrobiło. Ja pierdziu. Wzięli, wykarczowali pół lasu, nie? Nie spodziewałam się tego totalnie, Maciek. Ja widziałem, że to się zajara, ale nie wiedziałem, że aż tak się zajara. Ja nie sądziłam, że pół lasu spłonie. No a my trudno, zamiast to gasić... To my jak zawsze, a my zamiast ugaś, nie? Bo ja nikt na to nie wpadł. Aż w końcu się udało. Psy? Handy? O kurde, Marciocha. Abi naparza, jak coś. No, Abi naparza, ja siekierką będę bił. Ej, nie, błagam, tylko niech one nie przyłażą. Ale patrz, mamy już piąty dzień, to nie jest źle. I żyjemy. No. I żyjemy. Ale dobra, my się żegnamy, moi drodzy. Lowki, kiski, besowski. Była Marciocha. Byłam. Byłem ja, trzymajcie się, słyszymy się w kolejnym odcinku już bardzo, bardzo niedługo, bardzo soon. I będziemy dalej żyć, aż nieprawdopodobne to jest. Pa! No. Pa!